19 marca 1918 roku w berlińskim parlamencie rozmawiano o Finlandii, Kurlandii i Polsce. Poseł Konstantin Fehrenbach powiedział: uregulowanie granic w Polsce zdaje się nie przedstawiać żadnych wielkich trudności. Litwini zgodzili się na to, by oddać część guberni grodzieńskiej w zamian za Wilno. Nie uważam też za żadne nieszczęście, jeżeli sprawa chełmska zostanie rozwiązana ku zadowoleniu Polaków. 19 marca Józef Piłsudski, uwięziony przez Niemców, obchodził imieniny w twierdzy w Magdeburgu. W liście prosił wówczas przyszłą żonę Aleksandrę Szczerbińską, by przysłała mu w prezencie dwie talie kart do pasjansa. Te, które mam, już bardzo się zniszczyły, tłumaczył. Z Polski manifestacyjnie wysyłano życzenia, które nie doszły do adresata. Niemcy przekazali mu kartki dopiero po uwolnieniu. 20 marca 1918 roku Rada Kierowników Ministeriów wyznaczyła wybory do Rady Stanu. Mają się odbyć 9 kwietnia. Ten termin kładzie kres niepewności, czytamy w Monitorze Polskim. Przewodniczącym Rady został Antoni Ponikowski, zaś funkcję kierownika Ministerium Spraw Wewnętrznych powierzono Stefanowi Dziewulskiemu. 21 marca Towarzystwo Dziennikarzy Polskich we Lwowie wysłało do posła parlamentu węgierskiego Juliusza Andrasiego następujący telegram. Wielkiemu synowi Węgier i najwierniejszemu przyjacielowi Polski, rzecznikowi idei sprawiedliwości dziejowej, za mężne i uczciwe, rozumne stanowisko zajmowane stale w naszej sprawie, ślemy wyrazy czci i hołdu. Podobny telegram wysłał prezydent Krakowa. 22 marca 1918 roku Monitor Polski relacjonował. Przez Sztokholm donoszą z Moskwy o strasznej nędzy panującej wśród tamtejszych uchodźców polskich. Rząd bolszewicki wstrzymał zapomogi udzielane dotychczas organizacjom ratunkowym. Jeżeli nie nastąpi rychła pomoc, grozi tysiącom uchodźców śmierć głodowa. 3 dni później Trocki nie wyraził zgody na tworzenie Armii Polskiej.